kilka dni temu pada w moje ręce książka Wojciecha Giełżyńskiego, Moja prywatna bistuliada. Książkę dostałem od wiślaczki Hanki w Fordonie i okazuje się, że książka od kilku dni pochłonęła mnie absolutnie, bo opisuje rejs autora łodzią przy pomocy wioseł, który spłynął w Wisłę w 80 roku, czyli tak naprawdę miałem wtedy roczek. A jednocześnie problemy opisane w tej książce są wciąż aktualne. Zatrucia rzeki, ale i wielkie piękno, próby przeobrażeń tej rzeki. No właściwie czytając tę książkę, można by było pomyśleć, że w 2023 roku mamy rok 80. Jakoś te czasy nam się zlały. Pierwszy przykład, pierwszy fragment tej książki, którą pewnie będę Wam tutaj czytał regularnie, bo jest tak aktualna jak mało co. No więc autor na pierwszej stronie zaczyna. Otóż 18 czerwca w południe zszedłem z mostu drogowego na szosie 226 pomiędzy Pszczyną a Czechowicami-Dziedzicami i jakiś czas brodziłem w Wiśle, obserwując dno. Celem rekonesansu było sprawdzenie, czy uda się w tym miejscu zbudować łódź i stąd rozpocząć rejs do Bałtyku. A celem rejsu miało być napisanie książki pod tytułem Pożegnanie z Wisłą. To znaczy książki o Wiśle, jaką znały wszystkie poprzednie pokolenia Polaków i jakiej już nie będzie znać żadne z następnych pokoleń. Rzeka bowiem, zgodnie z programem Wisła, hołubionym przez wysokiego pierwszego sekretarza, który dobrze się prezentował w telewizorze, miała być w dynamicznym tempie przegrodzona niezliczonymi zaporami i przeobrażona w łańcuch sztucznych jezior pełniących funkcję drogi wodnej klasy czwartej oraz kaskady pracującej na szczyt. Kaskada na szczyt, to brzmi efektownie. Język inżynierski też ma swą poetykę. W tym przypadku nieco surrealistyczną. Poczucie déjà vu.